Moim gościem jest pan Grzegorz Buczyński, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego w Najwyższej Izbie Kontroli. Pana departament przeprowadził kontrolę dotyczącą funkcjonowania wychowania fizycznego w Polsce. Po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich, niezbyt dla Polski udanych, o lekcjach wychowania fizycznego mówi się bardzo dużo. Ale wtedy, kiedy wyniki pana kontroli ujrzały światło dzienne, to nie wzbudziła ona ogromnego zainteresowania wśród polityków. A tam, gdzie wzbudziła zainteresowanie, przyjmowana była raczej z dużymi oporami. Ona wzbudziła przede wszystkim pewien szok. Najbardziej zdziwione było Ministerstwo Edukacji Narodowej wynikami kontroli i negatywną oceną, co z kolei nas zdziwiło. Dlatego, że ministerstwo w tym czasie prezentowało zgoła inne dane, że nie jest tak źle, że sytuacja się poprawia. Ale wyniki tej kontroli pokazują, że zainteresowanie sportem, tym sportem uprawianym na lekcjach wychowania fizycznego, spada wśród dzieci, spada wśród młodzieży. To jest spadek drastyczny. On się objawiał tym, że nawet 1,5% z roku szkolnego na rok szkolny, czyli w ciągu jednego roku szkolnego, spadała grupa uczniów aktywnie uczestniczących w lekcjach wychowania fizycznego. Najgorzej oczywiście było w klasach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież nie uczestniczyła, ponieważ korzystała ze zwolnień bądź lekarskich, bądź rodziców, bądź zwolnień dyrektora szkoły. Takie możliwości przepisy stwarzają. Ale również chcę powiedzieć, że w ankietach, które żeśmy rozdali uczniom szkół klas starszych, młodzież potwierdzała, że zajęcia są nudne, nieciekawe, że one są wbrew ich zainteresowaniom indywidualnym, że po prostu nie są atrakcyjne i po prostu wolą odpoczywać w tym czasie. Bądź też na przykład warunki techniczne. Sama młodzież uznała, że nie są odpowiednie dla lekcji wychowania fizycznego. No właśnie, bo jedna sprawa to postawa rodziców, którzy no, pozwalają na to, żeby dziecko wzięło zwolnienie. Mówimy oczywiście o tych przypadkach, kiedy to zwolnienie jest zwykłą wymówką do tego, żeby nie uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. No ale kontrola wykazała pewien problem związany z nauczycielami WF-u. Co do roli rodziców. Oczywiście musimy apelować. Myślę, że możemy i musimy apelować również Najwyższa Izba Kontroli po to, żeby nie obojętnie przechodzić wokół tych zagadnień, bo to jest przyszłość przecież następnego pokolenia. Sprawa w ogóle nie wymaga komentarza. Żeby się zastanowić, zanim się podpisze takie zwolnienie, żeby raczej nawiązać bliższy kontakt ze szkołą i współpracować ze szkołą, żeby poprawić organizację, żeby lepiej dobierać nauczycieli. Co do samych nauczycieli. To jest bardzo zastanawiające w aspekcie wyników kontroli. 8% wszystkich nauczycieli to nauczyciele, którzy zajmowali się zajęciami wychowania fizycznego. 8%. Cała armia rzeczywiście ludzi. I trzeba powiedzieć tak. Stwierdziliśmy liczne wspaniałe przypadki doskonałych nauczycieli, indywidualności. Na ogół byli sportowcy, byli trenerzy, bądź równocześnie trenujący zawodowo. Czyli osoby, które rozumieją sport, czują które sport. Czują pasję, tak. I mają na tyle osobowość, żeby zainteresować młodzież. No ale w swojej masie niestety w większości była to raczej obojętność, czyli złe organizowanie zajęć, ograniczenie się do jakichś gier zespołowych, albo na przykład bardzo negatywne zjawisko wyłącznie koncentracji na kilku wybijających się osobach i pozostawieniu samym sobie reszty właśnie trudniejszej młodzieży w tym zakresie, któremu powinno się poświęcać więcej czasu. Mój znajomy, który 30, z pokolenia 30-40-latków, który zajął się bieganiem, w tym bieganiu odnosi spore sukcesy. Mówią mu zawodnicy, że gdyby zaczął biegać wcześniej, mógłby odnosić sukcesy w profesjonalnym bieganiu. No, ale on właśnie wraca do lekcji WF-u, na których nauczyciel skoncentrowany był tylko na kilku uczniach, którzy dobrze grali w piłkę, a jemu mówił, oj Witek, ty to do sportu się nie nadajesz, bo on akurat w piłkę dobrze nie grał. No, klasyczny przykład zniechęcania. W szkole powinny działać systemy wyłaniania talentów. Tu powinna być współpraca ze związkami sportowymi. Tymczasem z tej kontroli wynika, że związki dość niechętnie współpracują ze szkołami. Uważają, że to jest trudne zagadnienie. Pewnie i szkoły się nie garną do tej współpracy, a przecież to jest właśnie ten system, który powinien być zbudowany do wyłaniania najzdolniejszych ludzi i pomagania im po to, żebyśmy mieli mistrzów.
Zamierza Pan razem z kontrolerami powrócić do tych szkół, które były sprawdzane wcześniej, i ma Pan wiadomość dla dyrektorów tych placówek. Poprzeczka idzie w górę. Tak, tak. Tutaj jeśli chodzi o wymogi, wymogi kontroli i oceny, one na pewno muszą być bardziej wymagające od dyrektorów szkół. Jest stworzona nowa podstawa programowa, którą należałoby wdrożyć. Powstało wiele różnych obiektów sportowych, z których można korzystać. I chcę również dopowiedzieć, że w tej kontroli obejmiemy również szkoły niepubliczne. Z następnego rozpoznania wynika, że sytuacja jest tam bardzo zróżnicowana, ale spotkaliśmy się z przypadkami bardzo krytycznymi. W takim razie czekamy na wyniki tej kontroli. Kontrola rusza we wrześniu, wyniki kontroli będą jeszcze do końca roku w postaci raportu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.